Wszystko ładnie chodzi. Silnik na 1000 obrotach. Rusza dmuchawa. Natomiast trzeci przycisk jest do odszczelaniania. Niech będzie włączony. Natomiast co się będzie działo, gdy przekręcamy, nie działa na pozycji 1, tak jak czytam na forach. 2, 3, działa tylko na 4. Dojdziemy do opornika zaraz. U mnie natomiast był przypadek inny, dzisiaj też jest nie do zdiagnozowania na razie. Na pozycji 4 działa, natomiast po pewnym czasie się przegrzewa, ale to raczej chyba zabezpieczenie silnika się włącza. Natomiast do czego dojdziemy za chwilę? Dojdziemy do opornika odpowiedzialnego za to, że w Mercedesie dmuchawa nie działa na 1, 2, 3, tylko działa na 4 na pełnych obrotach. Chodzi o to, że regulacja jest tutaj w Mercedesie zrobiona jak w Zile albo w Starze. Po prostu zwykłe oporniki w obwodzie zasilania dmuchawy. Także tak jak widać, działa na 2, działa na 3. 4 nie włączam, jest niepotrzebna, za szybko będzie wiała. Natomiast, żeby się dostać, weźmiemy świeci. Troszkę rozgrzeję latarkę, którą tu sobie zaraz poświecimy. Zdemontowany jest cały schowek. O, mamy już światło. Zdemontowany jest cały schowek. Najciekawsza rzecz, poświećmy. Najciekawsza rzecz w tym momencie, tak jak jest teraz, wykładzina. O, jest tutaj wykładzina. Nie wiem, na ile to ją będzie dobrze widać. Ta tutaj pod nogami. Zasłania ona nam dojście do rezystora. Wczoraj rozebrałem całą konsolę środkową. Tutaj widać klapkę wewnętrznego obiegu. Zaraz zaprezentuję, jak ona działa. Jeżeli się włączy wewnętrzny obieg, klapka się otwiera i słychać silnik. Silnik jest wewnątrz. O, to jest jego wiatrak, który działa. Poświecę latarką, żeby było troszeczkę więcej widać. Te czerwone przewody, no tutaj wykładzina, bo ja pokażę. W ogóle ten dywanik jest wyprofilowany, jest to taka, przed latarką, taka guma, pianka, trzeba to na siłę wyciągnąć. Nas interesująca rzecz, czyli sławetny opornik, znajduje się o tutaj. To jest ten element. Tutaj o, widać nawet kostkę. I to jest kostka od oporników, które sterują nam wentylatorem. I zaraz tą kostkę, jedną ręką trzymając latarkę, o, wyciągnę i zaprezentuję, pokażę, że to są te oporniki. O, uwaga, troszeczkę poluzowane. Zaraz. O, słychać powietrze, bo to jest dmuchawa. I mamy nasze sławetne oporniki. Okleiłem taśmą, bo mi się ta blaszka zabezpieczająca połamała. Wyjąłem, czuć smród. Dlaczego? Słychać pęd powietrza. Te oporniki są w tunelu ochładzanym. O, śmierdzi. A, i nawet się czerwony robi na zdjęciach. A, chyba widać nawet, o, że się czerwony robi. Chodzi o to, pęd powietrza odmuchuje i je chłodzi. Więc dam na maksa, a może na jedyneczkę. O, przełączając na jedynkę, teraz będzie szło przez wszystkie oporniki. To widać kawałek druta czerwonego. To jest bezpiecznik termiczny. I z drugiej strony jest on przylotowany. Chodzi o to, ten bezpiecznik, jak każdy sobie rozbierze, tam po środku jest termobimetal. Natomiast po wymienionym termostacie jest po prostu ciepłe powietrze, a termobimetal stracił swoje właściwości i mi się rozłączał, więc muchawa pochodziła, jak się silnik zagrzał, do trzeciego, bo tak jak już wspomniałem, czwarty nie, trzeci, a później jak już było bardzo ciepło, w ogóle się włączała, więc awaryjnie, o, jak widać ładnie, jak się grzeje,
awaryjnie. Damy teraz minimy, żeby się kolejne inne pogrzały. O, teraz nie będzie na tym. Chodzi o to, że awaryjnie na drodze, to nawet jak każdy rozbierze, to ten termobimetal można po prostu przycisnąć kawałkiem metalu, żeby go zablokować. Ja po prostu zmostkowałem, nie będę go używał. Dobrze, włożę go z powrotem. Zresztą może niech sobie nawet obejdzie. Dla każdego, który rozbierze ten samochód, wiadomo, tutaj konsola nad schowkiem i tak dalej. Odciągnięcie tej piankowej struktury tutaj pod nogami i sięgnięcie. I sięgnięcie tutaj za plastikiem, o ten plastik. O ten plastik, on zasłania nam cały tutaj rezystor. Słychać, tak jak wyjąłem, po prostu jest większy obieg. I to cała filozofia. Jeżeli nie działa, działa źle, lub coś się dzieje nie tak, to pierwsze zaczynam od rezystora. Przełączmy na inny, niech nam teraz się kolejna sekcja pogrzeje. Na razie pauza i zmontuję do stanu wyjściowego. Samochód troszeczkę pochodził, wszyscy, którzy wiedzą, że już akurat się temperatura podnosił, się silnik ogrzał. Nie ma wskaźnika, to jest rok 9714. Natomiast tak jak słychać, na szybkę ładnie powiało. Nie trzeba odśnieżać. Ten przycisk dla wszystkich. Nie działa mi klimatyzacja, natomiast często widzę, że jest jakaś pomoc na pewno tego odszraniacza, w teorii. W zimie, kiedy by działała klima, włączasz klimę, na pewno nie będą szyby szroniły. Czwarty bieg, żeby pokazać, że działa, on działa. Póki silnik jest zimny, nie ma ciepłego powietrza w tunelu, to i czwarty bieg będzie działał, natomiast nie chcę go używać, bo się po prostu wyłącza, włącza się zabezpieczenie, także jest to nieefektywne. Natomiast po wymianie termostatu ładnie się silnik zagrzewa. Chodzi o pokazanie, gdzie znajduje się sławetny opornik od dmuchawy. Także do rozebrania tego to potrzeba, a chyba nawet są śrubki, pokażę. To wszystko jest skręcone takimi śrubkami na krzyżaczka, także tu nie ma żadnej filozofii. Wczoraj, nie wiedząc gdzie szukać, rozebrałem całą konsolę. Temat dłuższy, natomiast zaczyna się od tamtej strony odwięcia pokrętła, także pod poduszką to całe zdjąłem, tutaj odkręciłem, nawet do panelu się dobrałem niepotrzebnie, bo tą drogą się nigdzie nie dojdzie, a wymiana dmuchawy to jest, jeżeli by się coś działo, to trzeba by zdemontować całe podszybie. To tyle, silnik pochodził, pokazałem to, co chciałem pokazać, czyli gdzie znajduje się opornik dmuchawy w Mercedesie.